Witam serdecznie wszystkich. Dziś będziemy spawać rurę 3 metry długą. Do tego przyspawamy taką flanszę. Będziemy ją wypełniać gazem. Ona została na tokarce obciągnięta do rantu 2,6. Biorę się za podłączanie gazu. Teraz montujemy sobie taki przyrząd do wypełniania gazem. Rureczka, aluminiowy deka. Złączymy to wszystko razem. Włączamy gaz. Wciskamy. Już się ładnie trzyma. Od razu czuć, jak wszędzie ładnie gaz idzie. Spawać będziemy z wolnej ręki. Drutem o grubości 2,4 i około 95 amper. Lecimy z tym. I tak mamy położoną spoinkę. No teraz to ona i tak nie wygląda. Dopiero jak pójdzie do czyszczenia chemią, to będzie to wszystko ładnie widoczne. Po chwili odciągamy kawałek i to skręcamy. Jak widać, w środku pojawiła nam się ładnie złota zamknięta spoinka. Pokażę już na sam koniec gotowy produkt. Gotowy produkt, jak jest po czyszczeniu chemicznym. Pojawiła się jakaś mała dziurka, będzie trzeba to poprawić. Tak wyglądają po czyszczeniu chemicznym spoiny gotowe.